Dzień dobry. DevStream 160 za nami, ale zanim przejdę do omówienia tego, co pokazano w jego trakcie, wpierw przypominam wam, że aktualny Gwiezdny Szlak się kończy i trzeba w trybie pilnym wydać kredyty, ponieważ za chwilę nie będzie możliwości płacenia nimi. Druga kwestia to zerknijcie w alarmy. Dziś powinniście znaleźć tam misję, za wykonanie której otrzymacie szyfę ukrytego modu Riven, co pozwoli wam otworzyć mod Riven bez wykonywania zadania z nim związanego. Rzućmy okiem na zapowiedzi tego, co ma wejść w najbliższym czasie do gry. 16 marca pojawi się nowy Gwiezdny Szlak o nazwie Noros Mix Wall 1, a w nim nowe wyzwania, które pokrótce omówiłem w poprzednich wiadomościach, mix nagród, które są nowe i które były w poprzednich Gwiezdnych Szlakach. I zasadniczo to tyle. 28 marca rozpoczną się obchody 9-lecia gry Warframe, w trakcie których zdobędziecie bronię typu Dex. Jeżeli jesteś nowym graczem, to z pewnością dobra wiadomość dla ciebie, może któraś z broni ci się na tyle spodoba, że sobie będziesz z niej korzystał, a z pewnością wymaksowanie ich zwiększy tobie poziom do następnej masterki. Oprócz broni będą też kosmetyczne rzeczy Dex i całkowicie nowa skórka dla Wisp do zdobycia za darmo. Oczywiście trzeba będzie wykonać jakąś misję. Także 28 marca wejdzie Garuda Prime. To przykra wiadomość dla tych, co oczekiwali, że teraz będzie kolejna chorę. W wersji Prime pojawi się też Nagantaka oraz jakaś broń Archgun. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo jednak jaka. Jeżeli kupisz Access Prime dla Garudy Prime, otrzymasz dodatkowo nową efemerę. To są jakieś skrzydła krwi czy coś takiego, oraz Kukri Prime Armor Set. Jak to będzie wszystko wyglądało, możecie zobaczyć na tym pokazie, który zademonstrowano w trakcie DevStreama. Przy okazji Garuda ma otrzymać kilka poprawek w swoich umiejętnościach. W kwietniu za to pojawi się nowa duża aktualizacja o nazwie Anioły Zarimana. I ostatni DevStream w dużej części był poświęcony właśnie tej kwestii, choć nie omówiono wszystkiego. Najpierw zerknijmy na zwiastun. Co to jest Zariman? Zariman Tenzero był wojennym statkiem Orokin, który uległ wypadkowi w trakcie eksperymentalnego skoku przez pustkę. Dorośli oszaleli, ale dzieci przetrwały, zyskując tajemnicze moce. Oczywiście te dzieci to przyszłe Tenno. Kiedy Zariman został odnaleziony, gdy zdryfował, Orokin postanowili usunąć wszelkie informacje na temat tego eksperymentu, zwłaszcza że uczestniczyły w nim dzieci, których nie powinno być na pokładzie. Na szczęście nie zdecydowali się na zlikwidowanie małych pasażerów, prawdopodobnie z powodu zainteresowania się ich mocami, aczkolwiek je uwięzili. I tu ciekawostka. Nazwa Tenno pochodzi od końca nazwy tego statku, czyli Tenzero, a dokładniej Tenno, bo tak tą nazwę wymawiali Orokin. Sama aktualizacja wprowadzi dla osób, które zakończyły nową wojnę, większy dostęp do tego statku, czyli do statku Zariman. Wprowadzając misje, w tym całkowicie nowego typu Void Flood, Void Cascade i Void Armageddon, gdzie w trakcie streamu pokazano tylko tą pierwszą, która będzie niekończącą się misją skoncentrowaną na parkurze, w której trzeba będzie zbierać kule pustki, aby zdobywać energię pustki, a z kolei tą energię trzeba będzie wykorzystywać do napraw pęknięć pustki, które będą pojawiały się w trakcie misji. Będziemy mieli też dostęp do nowego syndykatu Chryzalid. Niestety na temat tego nic nie pokazano w trakcie DevStreamu. Dla osób, które lubią bawić się w dekorowanie, będzie także coś nowego. Otrzymamy własny apartament, w którym będzie można ustawiać wszystkie pierdolki, jakie posiadamy, a nawet zmieniać widok za okna. Aczkolwiek obstawiam, że ta ostatnia opcja będzie dostępna tylko za platynę. Wraz z tą aktualizacją być może pojawią się następujące jeszcze elementy. Podkreślam tutaj wyrażenie być może. Dość często jest tak, że zapowiedziane elementy gry nie zostają nigdy wprowadzone lub wprowadzone później lub wprowadzone, ale wyglądające inaczej niż w zapowiedziach. Co więc może jeszcze czekać nas w kwietniu? Nowy Warframe Guide.
Ma to być Warframe operujący elektrycznością, ale nie ma być podobny do Volta. Jak to będzie wyglądało? Pożyjemy, zobaczymy. Mają zostać przebudowane Eximusy. Ideą jest to, żeby wyróżniały się pośród innych wrogów wizualnie oraz były trudniejsze do pokonania. Więcej szczegółów na ten temat nie będę podawał, ponieważ ten plan jest w trakcie opracowywania i wszystko może się zmienić. Ma też być przebudowany Focus, a dokładniej szkoły Focus, a jeszcze dokładniej umiejętności, które są z nimi związane. W trakcie The Streamu pokazano tylko przeróbki w szkole Unai. Rzecz, która może Wam się nie spodobać, to przeróbka zrywu pustki. Nie będzie to już taki szybki skok jak dotychczas. Uderzenie pustki też ma ulec zmianie. Dokładnie ma to wyglądać tak, że w momencie wykonania uderzenia Warframe zostanie przeniesiony w miejsce, w którym znajduje się operator i wykona atak wręcz. Ponadto do szkół ma zostać dodany sklepik, w którym będzie można wydawać niewykorzystane punkty fokusu na różnego rodzaju ozdoby. Mają wejść skórki dla Warframe'ów typu Void Shell. Ma je wyróżniać od dotychczasowych skórek możliwość dostosowywania struktury materiału, z którego wykonane są poszczególne elementy Warframe'a. Ponadto na Zarimanie będzie można zdobyć bronie nowego typu, które ewoluują w trakcie gry, a dokładniej w oparciu o wyzwania, które będą im przypisane. Coś na podobieństwo do elementów ozdobnych Protovire. Na przykład tak wygląda efemera tego typu. A oto wszystkie tego typu elementy, które możecie aktualnie zakupić na rynku. Lub jeśli dopisze Wam szczęście, zdobyć jeden z nich w najnowszym konkursie, który specjalnie dla Was organizuję. A wystarczy w komentarzu napisać, co wolelibyście otrzymać. Efemerę, pancerz czy też Zyandanę. No i dodatkowo umieścić swój nick w grze. Niestety konkurs, jak zawsze, dotyczy tylko graczy z PC-tów. Niestety osoby grające na konsoli nie są brane pod uwagę ze względu na to, że nie mam możliwości przekazania nagrod. Za jakiś tydzień wylosuję jedną osobę, która natychmiast otrzyma to, co wybrała. Więc komentarze możecie umieszczać do 18 marca włącznie. A tak wyglądają grafiki koncepcyjne tych nowych broni. Ma zostać dodana także nowa postawa dla dwuręcznych kos. To co teraz widzicie, to elementy animacji poszczególnych ciosów z tej postawy. I ma to związek z tą oto bronią, która będzie wkrótce dodana do gry. Ponadto ma być ulepszona sieć kubrowów. Chyba raczej byśmy oczekiwali jakichś zmian dotyczących tych towarzyszy, aby były ciekawsze i bardziej przydatne, zwłaszcza w późniejszych etapach gry, bo teraz trochę smutne, że te zwierzęta są generalnie pomijane przez większość graczy. Wspomniano także, że myślą nad ulepszeniem najrzadziej używanych modów argumentacji, czyli tych modyfikujących umiejętności Warframe. Według mnie szkoda, bo osobiście wolałbym, aby w Warframe pojawił się nowy slot, a może nawet dwa, w które można by było wkładać tylko i wyłącznie tego typu mody. To prędzej by spowodowało używanie różnego rodzaju modyfikacji przez graczy niż ich poprawianie, bo w przypadku zaawansowanych graczy największą bolączką jest zbyt mała ilość miejsc na mody, przez co takie mody nie trafiają do konfiguracji, jeżeli nie są to mody typu must have. Oto teraz możecie ujrzeć losowanie, które wykonałem w celu wyłonienia zwycięzcy ostatniego konkursu. Proszę tą osobę, która wygrała, o skontaktowanie się ze mną w grze, abym mógł przekazać nagrodę. Niestety nikt nie zgłosił się po odbiór schematów na Warframe z konkursu, który odbył się dość dawno temu, więc jeszcze raz uświetlam listę zwycięzców. Jeżeli jesteś na niej, koniecznie skontaktuj się ze mną. Nawet chociażby poprzez komentarze pod tym filmem, aby się umówić na spotkanie w grze i żebym mógł przekazać nagrodę. No i to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale. Hej!